Nowe Miasto nad Pilicą to teren bardzo atrakcyjny turystycznie. W związku z tym od wielu lat przedstawiciele lokalnych samorządów dokładają wszelkich starań, by ten teren upiększać. Tutaj jesteśmy na terenie przy rzece Pilicy. Teren jeszcze 4 lata temu wyglądał zupełnie inaczej. Zarośnięty, bardzo dziki, no ale niestety nie przysparzał chluby naszemu Nowemu Miastu. Takich terenów w Nowym Mieście jest wiele, natomiast miejsc stricte wypoczynkowych dla mieszkańców brakuje. Natomiast doszło do porozumienia z Wodami Polskimi, by przeprowadzić tutaj renaturalizację Starorzecza. I to był dopiero początek, natomiast opracowaliśmy, myślę, że bardzo ładny projekt zagospodarowania części wyspy, która bezpośrednio przylega do rzeki Pilicy. Etapowe zagospodarowanie tego terenu kosztować będzie ponad 1 000 000 zł. Co tu powstanie? No powstaną boiska do piłki plażowej i nie tylko. Powstanie również duży, piękny plac zabaw dla dzieci. Rozbudowana zostanie plaża przy rzece Pilicy. Powstanie kilkanaście stanowisk z altanami i stanowisk na grilla. Oprócz tego powstaną tu ścieżki ekologiczne dla turystów, ale również uczniów lokalnych szkół oraz stanowisko widokowe. Jednak ta inwestycja nie kończy się na tym miejscu. Tu w Domaniewicach powstanie taki szeroki pomost pływakowy, a obok tego pomostu, w tym miejscu, gdzie się znajdujemy, będą również stanowiska do grilla, na krótki taki odpoczynek dla turystów. I myślę, że no bardzo ładny taki zajazd dla pojazdów, które będą przywoziły lub będą odbierały kajaki. Wszystko to powstanie na terenie w Domaniewicach, który sukcesywnie jest rozwijany. Powstało tu boisko piłkarskie, a tuż obok plac zabaw dla dzieci. Chciałem podkreślić, że bez wsparcia rządowego na te wszystkie inwestycje być może zostałyby one zrealizowane, ale myślę, że w dalekiej przyszłości. Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy zostanie zrealizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.